Kraj, polityka, straszący się rozwodzą, koalicja PO-PSL ciągle balansuje na krawędzi. Koalicja PO-PSL znów przed wielką próbą, tym razem za sprawą sześciolatków. Jeśli nie uda się partiom przepchnąć w Sejmie ustawy wprowadzającej powszechny obowiązek szkolny dla sześciolatków, działacze PSL są pewni, że będą przedterminowe wybory. Zdaniem działaczy PSL, jeśli pomysł wprowadzenia obowiązku szkolnego upadnie, będzie to jasny znak, że koalicja utraciła możliwość rządzenia. Zarówno w PO, jak i w PSL ma obowiązywać dyscyplina partyjna. Tyle tylko, że o ile wiadomo, jak rękę podnosić będą w piątek działacze PO, o tyle z PSL-em może być kłopot. PSL decyzję na temat tego, jak będzie głosować w Sejmie, podejmie we czwartek po wewnątrzpartyjnych konsultacjach i głosować ma tak, jak będzie chciała większość posłów. Głosy na razie w PSL rozkładają się równo. Zaważyć mogą głosy kilku posłów, którzy jeszcze się wahają. Wiadomo natomiast, że na posiedzenie PSL-owskiego sztabu zaproszono minister edukacji Krystynę Szumilas. Inną wiadomą jest to, że wcześniej przeprowadzono wewnętrzny wywiad na temat samego przygotowania szkół do wprowadzenia noweli ustawy. Dotąd też podzieleni są posłowie opozycyjnych partii. PiS jest skłonny poprzeć opcję obywatelską. Przypomnijmy, że to z inicjatywy obywateli w Sejmie Rzeczpospolitej odbyło się wysłuchanie autorów akcji przeciwnej skraceniu dzieciństwa na rzecz obowiązku szkolnego. Pod petycją, jaką złożono w Sejmie, podpisało się ponad 2 miliony osób. Jednym z głównych żądań, jakie wysunięto wobec ekipy Donalda Tuska, to jest przeprowadzenie ogólnopolskiego referendum w tej sprawie. Koalicja PO-PSL przed kolejną próbą, której wynik poznamy już w piątek. W tej chwili partyjny duet PO-PSL dysponuje 232 głosami, co daje jej bezwzględną większość w 460-osobowym Sejmie. Jeśli PO i PSL zagłosują jednym frontem, ustawa zapowiadająca fundamentalne zmiany w systemie edukacji i nakładająca obowiązek szkolny na sześcioletnie dzieci, stanie się albo faktem, albo zostanie oddana pod osąd wszystkich obywateli. Jeśli niedużo może zależeć od głosów mniejszych partii SLD, Twojego ruchu, czy nawet niektórych klubów poselskich, posłów niezrzeszonych 8 osób, czy inicjatywy dialogu 4 osoby. Niezależnie od jego rezultatu, Solidarna Polska, 17 posłów, zapowiada złożenie wniosku o samorozwiązanie się Sejmu. Sam wniosek, chociaż brzmi poważnie, to wydaje się być składany przez gremium, którego sejmowa liczebność nie przekracza 3,69%, a to bez poparcia nie gwarantuje żadnego sukcesu. Mój serwis.blogspot.com